Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Doroty Warakomskiej Droga 66. Czyta autorka. Myśląc o Stanach Zjednoczonych, mamy zazwyczaj przed oczyma Nowy Jork albo Los Angeles. To właśnie dwa wybrzeża, wschodnie i zachodnie, kreują wizerunek Ameryki. Stany znajdujące się po środku kontynentu są nie tylko nieznane, ale bywają też traktowane jak zaścianek. Nazywa się je nawet pogardliwie flyover states, bo nad nimi się tylko przelatuje. Mieszkający tam ludzie mówią z kolei o swoich ziemiach, nie dotykających oceanu, że to kraina w samym sercu lądu – Heartland. Zachód i południe Stanów Zjednoczonych to rzeczywiście inny świat. Tamtejsze ogromne przestrzenie wciąż zachęcają do podboju, a bezkres wydaje się pokazywać niekończące się możliwości. Dla amerykańskich osadników Zachód był symbolem swobody i powodzenia. Tradycja pionierska zmusza do optymizmu, niepoddawania się, próbowania po raz kolejny. Wyjątkowo silny pozostaje tam mit drogi, wędrówki w nieznane. Dążenia, podsycane przez pokolenie bitników, są marzeniem o życiu zaimprowizowanym, bez ustalonego planu, poza wszelkimi standardami. Poszukiwanie przygody, przyjaźni, miłości i prawdy – to kryje się za potrzebą podróżowania. Gdy w moim życiu nadszedł moment, w którym nie mogłam znaleźć odpowiedzi na ważne pytania, nie wahałam się. Ruszyłam w podróż. I choć wcześniej wielokrotnie objeździłam Stany Zjednoczone wzdłuż i wszerz, wybrałam właśnie Amerykę, a w niej regiony będące synonimem wolności, uwiecznione na fotografiach Ansela Adamsa, Dorotei Lange, Paula Stranda, Richarda Avedona, pokazane w Gronach Gniewu i kultowych filmach Swobodnym Jeźdźcu, Znikającym Punkcie, Konwoju. Zdecydowałam się na trasę, którą przemierzyli i którą opisali John Steinbeck i Jack Kerouac, przecinającą USA na skos, od północnego wschodu do południowego zachodu, drogę 66.